Ochotnicza Straż Pożarna na osiedlu Dzików może już cieszyć się długo wyczekiwanym lekkim samochodem pożarniczym. Strażacy otrzymali prezent od prezydenta miasta Tarnobrzega. Jednostka OSP Dzików to aktualnie 32 ochotników. Zaliczają się do nich młode osoby, które podchodzą do wszystkich pożarniczych akcji z wielkim zaangażowaniem. Między innymi gaszą pożary traw i pomagają w akcjach powodziowych. Teraz wszystkie podejmowane akcje i szkolenia będą odbywały się sprawnie dzięki lekkiemu samochodowi pożarniczemu, o którym ochotnicy do tej pory tylko marzyli. Najpierw mieliśmy Żuka, bardzo starego, później Honkera przyjęliśmy. Aktualnie mamy bardzo porządny, super wypasiony wóz. Także myślę, że na pewno nam pomoże w działaniach ratowniczych. Także chciałem podziękować bardzo panu prezydentowi i panu Edwardowi Szlichcie za pomoc w uzyskaniu takiego wozu. Także bardzo jesteśmy zadowoleni. Auto do gaszenia pożarów służyć nie będzie, ale jego wyposażenie zdecydowanie ułatwi udział w innych akcjach ratunkowych. Na wyposażeniu ma wszystko, co powinien mieć ten samochód, czyli są tam węże, jest tam motopompa, tak samo są nożyce, wszystko, łopaty, wszystko, co potrzebne jest w ratowaniu. Przed Urzędem Miasta Tarnobrzega prezydent Grzegorz Kiełb przekazał prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej na osiedlu Dzików dokumenty oraz klucze do auta. Wartość nowego samochodu to 139 tysięcy złotych. Gmina przy współudziale dwóch instytucji, a więc Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych i przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiła wóz bojowy, który kosztował prawie 139 tysięcy złotych. Gmina na ten cel przeznaczyła prawie 60 tysięcy złotych. Zarząd Wojewódzki OSP przekazał promesę na kwotę 50 tysięcy złotych, a dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 30 tysięcy złotych. Nie jest to jednak jedyna inwestycja związana z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP w Sielcu będzie mogła cieszyć się wyremontowaną remizą. Ta na osiedlu Wielowieś wkrótce otrzyma motorówkę.